Nagle mi się tam okolice tu. Nie wiem, jestem ciekaw, gdzie ja tędy pójdę. Pełno tu ścieżek, można się pogubić, szczerze powiedziawszy. Ale chyba zaczynam kojarzyć, gdzie jestem. Chyba tędy pójdę, moi drodzy. Bo jestem ciekaw, co tu jest. Tylko żebym się nie zgubił, no, bo pierwszy raz jestem w tej części lasu, akurat tutaj. Bo potem musiałbym się wracać, jakbym nie poszedł tam, gdzie trzeba. Mogli oznakować ten las. Oni nie oznakowali. Najbardziej się cieszę z tego, że pogodę dopisuje do tego, żeby kręcić filmik. Szkoda tylko, że nie wiem, dokąd idę w tą stronę. To bym mnóstwo czasu zaoszczędził, bo bym wiedział, dokąd idę. Ale dobra, pójdę, zwiedzę to miejsce, bo pierwszy raz jestem w tej części lasu. Dość ładnie tu. Szkoda, że tu nie przyjechałem o godzinie 5. Tam jakaś kłoda, jakieś drzewo tu na dole. Dość spokojnie tu. O, jeszcze mam 14 minut do nagrywania. A tu jest piękne drzewo porośnięte bluszczem. Jestem w tym samym lesie, gdzie byłem nad rzeką, gdzie kończyłem, moi drodzy, filmik. Nad tą rzeką, gdzie wysyłałem wam na YouTube ten filmik. Ale teraz idę do lasu. Ale w innej części lasu jestem. Muszę tędy pójść, bo nie wiem, gdzie wyjdę, jak będę szedł tędy. Ale coś mam przeczucie, że chyba wiem, gdzie wyjdę, jak pójdę tędy. Mam taką nadzieję, że się nie mylę. Coś mi się wydaje, że powinienem wyjść tam, jak się idzie w stronę, gdzie byłem ostatnio. Ale nie wiem, pójdę i dam wam znać. Po prostu pójdę tędy, bo mi się to podoba. Co będę siedział w domu? Trzeba zwiedzić ładne miejsce, w których się nie było. Obym tylko się nie zgubił, bo musiałbym się ponownie wracać. A szkoda mojego cennego czasu. O, super, pięknie. Trudno, jak będę musiał się wracać, no to trudno. To będę musiał się... co mi tam? Ale już zaczynam kojarzyć, gdzie jestem, bo słyszę strumyk, moi drodzy. Już zaczynam kojarzyć. Bo byłem nad tym strumykiem i dlatego kojarzę, w jakim miejscu mógłbym być. Dlaczego miałbym tak ładnego miejsca nie nagrać? Dlaczego? No tak, na pewno jestem tu, gdzie ostatnio byłem. Co to? Końskie gówno? Nie no, słyszę rzekę, ale gdzie jestem, zobaczymy. Prawdopodobnie tam, gdzie byłem ostatnio, ale nie wiem, po prostu muszę sprawdzić. Jestem ciekaw. Już 4 minuta. Dobra, pójdę jeszcze. Kurde, jak mi się chce kupę, no. O tak. Ej, moment, kojarzę! Byłem tu ostatnio! A, to wspaniale! Wyszedłem tutaj... Tutaj wyszedłem, kojarzę, gdzie, moi drodzy, jestem. Rozpoznaję teren. Orientuję się po ukształtowaniu terenu, gdzie jestem. Byłem tu ostatnio.
Ja tędy wrócę w tym samym kierunku, gdzie szedłem wzdłuż rzeki Kamel, a tam płynie ten strumyk. Kojarzę, gdzieś jestem. Kurde, mogłem dzisiaj pojechać do tego lasu w pełni, jakby to powiedzieć, przygotowany. Ale kojarzę, gdzie jestem, dlatego że kiedyś tu byłem. Dlatego kojarzę, gdzie jestem. Mam dobrą pamięć do terenu i do ukształtowania terenu. A super, świetnie. Czyli tak jakbym poszedł naokoło. Dziwnie tak jakoś. Czyli poszedłem tak jakby naokoło. No to super, wspaniale. Bardzo się cieszę, że się nie zgubiłem. Dobrze, że byłem tu przedtem. Dlatego kojarzę, gdzie jestem. To ja myślałem, że to jest dużo większy obszar. To jest dużo większy obszar. Dlatego, że jeszcze trzeba iść w tamtą stronę. Ale mam wrażenie, że ja poszedłem naokoło. Po prostu to są ścieżki, które zaprowadzić mogłem was naokoło. Tylko, że moje wideo mogłoby się trochę ciemno nagrać, bo jest troszeczkę ciemno dzisiaj, ale mam nadzieję, że się dobrze moje wideo nagra. A niech to koniecznie muszę do toalety pójść. A nie, jaka lipa, że nie ma tu toalety. No tak. I Szymek jest w takim miejscu, które poznaje. Tak, kojarzę. Oczywiście, że kojarzę to miejsce. Od razu je rozpoznałem, bo byłem tu nie tak dawno temu. Najbardziej się cieszę z tego, że mogłem nagrać moją kamerką dzisiaj tutaj to miejsce. Ono jest ładne. Tam nie szedłem, ale kojarzę, gdzie jestem. Co to za napis? Pewnie tego lasu. Ale słabo oznakowane. Dobra, przerywam na chwilę filmik. Ach, mój skaki wpadł. Trochę się moi drodzy, czuję zmęczony. Komary mnie też pogryzły, powiem wam.